Wyburzanie silosów na wrocławskich Popowicach wzbudziło spore zainteresowanie mediów. Rozpisywały się o tym gazety i portale internetowe, relacjonowały telewizje. Nic dziwnego, stały tu od lat 60. i były charakterystycznym elementem krajobrazu tej części miasta. Najwyższy z nich wraz z nadbudową mierzył 38 metrów. Runęły 18 grudnia 2018 roku. Do ich wyburzenia inżynier Marek Łukowski zużył około 17 kg materiałów wybuchowych. Wcześniej jednak musiał powstać projekt. Pierwszy rysunek to jest schemat techniki wyburzenia silosu, sposób zaminowania pierwszej podpory, sposób potem zachowania się całej tej konstrukcji w momencie wybuchu, gdzie trzeba zrobić przegłuby, w jakim miejscu to wszystko podładować. I tu jest pokazane tak ilustracyjnie zasada podcięcia tych słupów. A tutaj już jak się to wszystko zachowuje po wybuchu. Pręty są zbrojeniowe wyboczone, nie stanowi to już żadnej podpory. Tutaj jest przegłup i konstrukcja w ten sposób się wali. Silosy trzeba było wyburzyć ze względu na budowę zaplanowanego w porcie Popowice osiedla mieszkaniowego. Trzeba było wybrać właściwy kierunek położenia i to była największa trudność, ponieważ tych kierunków były trzy: na południe, na północ i na zachód. I trzeba było po prostu te wszystkie kierunki ustalić, który będzie najbezpieczniejszy. W ostatniej chwili zmieniono kierunek na kierunek północy. Brane były pod uwagę drzewa. No i ze względu na roślinność trzeba było po prostu te kierunki zmienić. Tutaj w pierwszej kolejności były roboty przygotowawcze, bo trzeba było naokoło tych silosów wyburzyć część obiektów, część odciąć. U góry trzeba było te silosy porozdzielać, tam były konstrukcje żelbetowe, duże konstrukcje stalowe, trzeba było to wszystko poprzecinać i dopiero potem można było przystąpić już do samych czynności minerskich, czyli nawiercenia, załadowania i zabezpieczenia i odszczelenia ładunków. To były ładunki z dynamitu. Staram się zawsze w każdej robocie umieścić ładunki w takim miejscu, żeby konstrukcja została podcięta, a następnie pod własnym ciężarem się zawaliła. Czy to było trudne? No, każde wyburzenie niesie za sobą pewną niewiadomą, ponieważ najprostsze wyburzenie może w pewnym momencie zawieść ze względu na technikę. Jeżeli technika nawali, no to wtedy może się dziać różnie i tragedie. My robimy w ten sposób, ja szczególnie planuję wszystkie wyburzenia w ten sposób, że jeżeli nawet część ładunków nie odpali, to i tak obiekt poleci w tą stronę, w którą zaplanowałem. Przy tym zadaniu pracował ze swoim 8-osobowym zespołem. Napływające zewsząd gratulacje spowodowały, że postanowił wziąć udział w konkursie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Inżynier Roku. Kolega magister inżynier Marek Łukowski został laureatem konkursu Inżynier Roku 2018 w kategorii projektant za projekt wyburzenia obiektu przemysłowego w postaci czterech silosów zwieńczonych od góry zabudową zwartą między ulicami Białowieską, Wejherowską a Popowicką we Wrocławiu. Serdecznie dziękuję Kapitule za tak doniosłe i tak ważne wyróżnienie. Tym bardziej, że jak można pięknie budować, tak można i pięknie burzyć. Szczególnie z użyciem materiałów wybuchowych.
Staranne wykształcenie kierunkowe i ogromne doświadczenie sprawiają, że inżynier Marek Łukowski jest jednym z niewielu zawodowców w dziedzinie wyburzania w Polsce. Ja byłem początkowo w Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych, gdzie tam zajmowałem się saperką i miałem bardzo do czynienia dużo z minami, z materiałami wybuchowymi. Potem poszedłem na VAT. VAT skończył w 1974 roku jako magister inżynier budownictwa lądowego. Tam też było trochę do czynienia z materiałami wybuchowymi, ale najwięcej miałem, jak już potem przyszedłem jako wykładowca do Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych i tam pracowałem w katedrze minerstwa i zapór i byłem tam wykładowcą od spraw minerskich. Prowadziłem różnego rodzaju prace na rzecz gospodarki narodowej, także zawsze miałem do czynienia z materiałami wybuchowymi. Ma pan też na swoim koncie dużo prac racjonalizatorskich. Mam 4 patenty. I jakie? To są patenty związane z wykorzystaniem materiału wybuchowego. Jedne służą do rozbijania materiałem wybuchowym mikroładunkami betonu w betonowych szarkach. Inne są znowuż jako zabezpieczenia przed rozlotem odłamków. Ten czas pańskiej pracy w wojsku to był dosyć długi czas. Później pan przeszedł do cywila i pojawił się pomysł firmy. Oczywiście na początku szło to kulawo, bo doświadczenia nie miałem jako przedsiębiorca, ale z czasem to się usprawniło i w momencie, kiedy zaczynałem pracę, miałem różnych pomysłów bardzo dużo na różne typy działalności, ale w końcu doszedłem do wniosku, że najlepiej się zająć tym, na czym się najlepiej znam. To był rok 1990. Pamięta pan swoje pierwsze zlecenia, swoje pierwsze prace? Pierwszą pracę pamiętam. To była duża praca związana z wyburzaniem wody. To był film Kobieta na wojnie i ja tam podgrywałem wybuchy nad Jeziorem Genewskim z wykorzystaniem materiału wybuchowego. I oczywiście trzeba to było wszystko tak przygotować, żeby te wybuchy faktycznie wyglądały jak nalot lotniczy. W związku z tym wcześniej to trwało trochę, kiedy dobraliśmy odpowiednie ładunki, głębokość zanurzenia, żeby małymi ładunkami pokazać duże eksplozje. W trakcie 30 lat działalności pracował w całej Polsce. Pierwszym takim dużym zleceniem to było wyburzenie piecowni 2 w Hucie Siewnice i to była piecownia o kubaturze 20 tysięcy metrów sześciennych. W KGHM-ie to były wyburzanie obiektów w Iwinach na kopalni, most graniczny na Nysie Łużyckiej. Po drodze jeszcze mieliśmy likwidację Boruty z zakładu chemicznego w Łodzi, gdzie było bardzo dużo obiektów. Wyburzenia metodą wybuchową wzbudzają duży aplauz wśród publiczności. Spektakularne są przede wszystkim ze względu na chirurgiczną precyzję. Zawsze Sopot lubiłem, ponieważ tam przyjeżdżałem jako dziecko i za to uczucie Sopot mi się odwzajemnił wspaniałą robotą. To było burzenie budynku sanatorium z Rębu w sąsiedztwie 150 metrów od MSWiA. Właściciele hotelu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych początkowo nie chcieli się zgodzić na użycie ładunków wybuchowych w pobliżu swojej nieruchomości. 4 razy jeździłem do Warszawy, żeby wytłumaczyć to całe zjawisko, które będzie
towarzyszyło wyburzeniu budynku, że to będzie bardzo bezpieczne, że to się będzie bardzo obsuwało. I dopiero jak pokazałem eksperyment na worku ze zbożem, że przy rzuceniu całości worka na stół, stół się załamie, ale jeżeli się z niego wysypuje delikatnie zboże na stół, no to stół się nie załamie. Dopiero wówczas uzyskałem pozwolenie na kontynuowanie pracy. Potem prezydent Sopotu zażyczył sobie, żeby ocalić drzewa, które tam pod budynkiem rosły. W związku z tym trzeba było tym budynkiem zakręcić, skrócić drogę jego upadania i to wszystko się udało. Każdy ma jakieś obawy w trakcie wykonywania swojej pracy. Czego pan się boi? Boję się, żeby technika nie zawiodła. Bo zawsze człowiek musi polegać na technice. I takim bardzo newralgicznym elementem jest zapalnik. Jest jego dużo, bo to jest element służący do pobudzania ładunków, no ale stanowi też i duże zagrożenie, ponieważ w momencie, kiedy sprawdza się sieci, wszystko gra, odpala się, a któryś tam zapalnik nie zadziała i to jest wtedy problem. No, na szczęście w czasie całej mojej działalności mi się to nigdy nie zdarzyło. Przewaga tej metody jest taka, że przeprowadzona dobrze powoduje mniej strat. Znaczy, ona jest pozytywna pod wieloma względami, między innymi pod takim, że można w spokoju przygotowywać cały obiekt do wyburzenia nawet w newralgicznych miejscach miasta, tak jak było z wieżą ciśnień w Wołominie. I potem w momencie, kiedy już ma nastąpić samo wyburzenie, wtedy dopiero dzieje się to, co się powinno dziać zawsze przy robotach mechanicznych, czyli jeżeli mechanicznie coś wyburzamy, to musimy teren mieć cały ogrodzony, ludzi odsuniętych i cały czas skubiąc specjalnym sprzętem na wysokiej wysięgniku przy koparce, kurzy się, no jest to zagrożenie. W momencie, kiedy robi się to sposobem wybuchowym, to jest tylko moment kilkunastu sekund, kiedy ten budynek się wali i wówczas jest odrobina kurzu, która się rozchodzi. Musi być ten kurz i budynek leży. Ta metoda wiąże się też z dużą umiejętnością przygotowania sobie takiego obiektu do rozbiórki. Bo obiekt trzeba poznać, trzeba się z nim zaznajomić i trzeba wiedzieć, gdzie on ma słabe punkty. Wykorzystać te słabe punkty w taki sposób, żeby można było małą ilością materiału wybuchowego dokonać wielkich zniszczeń w obiekcie na tyle skutecznych, żeby obiekt potem mógł się złożyć i do końca wyburzyć, ale już pod własnym ciężarem. Mimo tych zalet, inżynier Marek Łukowski przyszłości swojej branży nie widzi w różowych barwach. Ci, którzy zajmują się teraz wyburzeniami, nie mają żadnych wzorców ani nauki w tym kierunku, ponieważ żadna uczelnia nie szkoli. Wojsko nie bierze już udziału w tych przedsięwzięciach. Jest pan inżynierem budownictwa. Od wielu lat pan burzy. Nie korciło pana nigdy, żeby coś zbudować? W zasadzie nie, z tego względu, że to jest bardzo pokrewna dziedzina, ale jeżeli zaangażowałem się w jedno działanie, któremu poświęciłem, no można powiedzieć, całe życie, no to już temu działaniu jestem wierny do samego końca.